Jeszcze raz dobry wieczór. Zaczynamy w takim razie dzisiejszy webinar, którego tematem będzie dalej metody zarządzania kapitałem. Dzisiaj już zajmiemy się metodami, które bardziej są skomplikowane, ale tak naprawdę one są bardziej skomplikowane z tego powodu, że musimy sięgnąć po aktualną wartość posiadanych środków finansowych. Natomiast same metody, już tak jak będę przedstawiał je po kolei, nie są bardziej skomplikowane. I następny jeszcze etap, jeżeli chodzi o podejście do metod, to będzie na następnym webinarze. Dzisiaj będę o nich tylko mówił, które będą na następnym webinarze. Będę je pomijał, ich wytłumaczenie, będę tylko mówił o ich nazwę. OK. Pierwszą metodą, która nam została, przypomnę, że na poprzednim webinarze zakończyliśmy strategią stałego ryzyka. Pierwszą metodą, którą dzisiaj poznacie, jest strategia stałej jednostki kapitału. To jest metoda, według mnie, dość szeroko stosowana, może dlatego według mnie dość szeroko stosowana, że ja ją również stosuję do rynków typu na przykład kontrakty. Mianowicie, na czym ta metoda polega? Mamy pewien określony kapitał. Powiedzmy, że tutaj na początku jest 1000 zł. Mogę samą jedynkę napisać. A tutaj jest 10 tysięcy. Nasz kapitał, który mamy w trakcie naszego inwestowania. I metoda stałej jednostki kapitału polega na tym, że określamy sobie kwotę, którą rezerwujemy na konkretny walor. W tym momencie na przykład mam na myśli FW20 i ustalamy przykładowo, tylko na potrzeby tego rysunku, że rezerwujemy na jego potrzeby 3000 zł. Mając 3000 zł, wolno nam kupić jeden kontrakt FW20. Oczywiście ten kontrakt jest tańszy, w związku z czym pozostałe pieniądze musimy sobie zarezerwować w głowie. I na początku, tutaj akurat przy 1000 zł, niepotrzebnie zacząłem od 1000 zł. Może w takim razie to jest 5000 zł. Bo przy 1000 zł nie bylibyśmy w ogóle w stanie wejść w rynek. 5000 zł możemy kupić tylko jeden. Tu mamy 5, czyli to muszę podzielić na 5, 6, 7, 8, 9, 10. Przy 6000 zł możemy kupić już 2 kontrakty. Przy 7000 zł dalej jesteśmy w stanie kupić 2 kontrakty. Przy 8000 zł jesteśmy dalej w stanie kupić 2 kontrakty. Od 9000 zł jesteśmy w stanie kupić 3 kontrakty. I przy 10000 dalej 3. I w skrócie, na czym ta metoda polega. Skoro przeznaczamy tyle kapitału na pojedynczy walor, to dopóki nie mamy dwa razy tyle kapitału, to jesteśmy wtedy w stanie kupić tylko jeden kontrakt. Jeżeli już mamy dwa razy tyle kapitału, to jesteśmy w stanie kupić dwa kontrakty. Jeżeli mamy trzy razy tyle kapitału, jesteśmy w stanie kupić trzy kontrakty i tak dalej. Tutaj, co jest cechą charakterystyczną tej metody, mianowicie coraz mniej wystarczy zarobić, żeby móc następny walor dokupić. W tym momencie na cały nasz zysk pracuje ten jeden walor, aż dojdziemy do 6000. Na następne zyski pracują już dwa walory, czyli te zyski przyjdą teoretycznie dwa razy szybciej. Tutaj już pracują trzy walory, czyli w stosunku do tego pierwszego, trzy razy szybciej nasze zyski wzrastają. Dlatego ta linia tak naprawdę wyglądałaby, oczywiście zakładając, że nie ma jakichś dużych obsunięć, wyglądałaby tak:
że zarabiamy. Jak wchodzimy na dwa kontrakty, to zarabiamy już dwa razy szybciej. Jak wchodzimy na trzy kontrakty, to zarabiamy jeszcze szybciej. Jak wchodzimy na cztery kontrakty, tu myślę, że te odległości będą jeszcze krótsze. Na cztery kontrakty, na pięć, na sześć. W końcu dochodzimy do takiego momentu, że, no nie wiem, 10 wypracowanych na rynku punktów powoduje, że zarabiamy na kolejny jeden kontrakt. Na tym polega strategia stałej jednostki kapitału. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o wzory, to dzielimy po prostu saldo naszego rachunku na tą stałą jednostkę kapitału i to nam wyznacza liczbę kontraktów. Oczywiście, jeżeli mamy na przykład, jeszcze raz się posłużę liczbami przykładowymi, zmienię sobie tylko kolor. Jeżeli mamy na przykład 30 tysięcy. Teraz będą trochę wyższe liczby, bardziej realne. Mamy na przykład 30 tysięcy na rachunku i to jest nasze saldo. No. I na jeden kontrakt przeznaczamy 7 tysięcy. To 30 tysięcy na 7 to jest dokładnie 4,2. W związku z czym nie możemy oczywiście kupić 4,2 waloru, kupujemy zawsze zaokrągloną liczbę w dół, czyli w tym momencie 4 kontrakty. Dopiero w momencie, kiedy będziemy mieli kapitału 35 tysięcy, kupujemy kontraktów 5. W tym momencie mam na myśli rozpoczęcie inwestycji, bo oczywiście ilość kontraktów, które jesteśmy w stanie kupić, oceniamy w momencie rozpoczęcia inwestycji. Co w tej metodzie jeszcze jest charakterystyczne? Zaraz powiem skąd wziąć tą wartość. Tutaj mówię do tej pory o założeniu, że zakładamy 3000, zakładamy 7000. Zaraz powiem skąd ta wartość się bierze. Natomiast jeszcze co jest w tej metodzie charakterystyczne? Pozostanę przy tym przykładzie, ta liczba jest duża, bardzo dobrze się nadaje do demonstracji. Jeżeli na przykład okaże się, że nasz system poniósł stratę i mamy 6000 zł kapitału, to dalej powinniśmy kupować jeden kontrakt. Tak samo, jeżeli byśmy mieli 5000 zł kapitału. Oczywiście jest pewna dolna granica, kiedy wypadniemy już po prostu z rynku, bo nie będziemy w stanie kupić kontraktu. Ale o ile więcej, jak jest tego kapitału, pomijamy tą nadwyżkę, dopóki nie mamy pełnego wkładu na następny kontrakt czy na następny walor, o tyle, jeżeli mamy mniej kapitału, to inwestujemy cały czas jeden, żeby po prostu odrobić to, co wcześniej straciliśmy. I teraz skąd się bierze to założenie 7000? Jeszcze raz wyczyszczę ekran. Decydujemy o czymś takim, co się nazywa próg bólu. To jest bardzo indywidualna sprawa, jeżeli chodzi o to określenie i o to, jaka to jest wartość. Chodzi mianowicie o to, ile straty w tym momencie ciągłej, nie na pojedynczej transakcji, tylko ciągłej straty systemowej, ile jesteśmy w stanie wytrzymać. Jak nasz system generuje straty, to należy określić na historii na jednym walorze, w tym wypadku na jednym kontrakcie, zobaczyć, jakie były maksymalne straty. Przy czym mam tutaj na myśli obsunięcia straty kwotowe. I na przykład stwierdzamy, że nasz system miał obsunięcia maksymalne 7000 na jednym kontrakcie. To jest akurat bardzo duża liczba, ale specjalnie mówię tutaj bardzo dużo, o bardzo dużej liczbie. Zaraz pokażę do zainwestowania
jeszcze większe liczby zarezerwowane na pojedynczy kontrakt. Akurat na pojedynczym kontrakcie, jakby system tracił 7000, to musiałby bardzo dobrze zarabiać, żeby był systemem naprawdę dobrym. I teraz to dzielimy, to jest w liczniku, dzielimy przez właśnie nasz próg bólu, wyrażony w procentach, no w sumie zapisujemy go w postaci ułamka, czyli być może to pamiętacie, 100% to jest 1, 1% to jest 1 setna. I teraz ten próg bólu, to jest właśnie strata ciągła, którą jesteśmy w stanie wytrzymać na naszym systemie i niektórzy mają go na przykład na poziomie 30, może zacznę od mniejszej liczby, niektórzy mogą go mieć nawet na poziomie 10%. To by było bardzo zachowawcze, bo przypominam, nie mówię tu o pojedynczej transakcji, tylko o największej serii strat, jaka się może trafić. Oczywiście patrzymy na historię, największa strata, największe systemowe obsunięcie kapitału, jakie było, i możemy zakładać, że trafi nam się jeszcze większe. To nie musi być dokładnie ta liczba wynikająca z historii, tutaj to 7000, mogło być na przykład w historii obsunięcie maksymalnie 5500, ale my zakładamy, że wytrzymamy obsunięcie do 7000. I teraz zakładamy również właśnie, że maksymalnie możemy się cofnąć 10% na kapitale, żeby przestać się już czuć komfortowo. Żeby przestawać się już czuć komfortowo może. Żeby to jeszcze była dla nas wartość akceptowalna. Drugi inwestor może powiedzieć, że on wytrzyma 30%. A bardziej, powiedzmy, agresywny inwestor, to też jeszcze zaraz opowiem o podziale środków do inwestowania, powie, że on wytrzyma obsunięcie 70% na kapital. To jest już bardzo duże obsunięcie i na pewno nie można takiego mieć na kapitale całkowitym. Tutaj właśnie dlatego powiedziałem, że opowiem o podziale środków. Mianowicie, warto swoje środki na inwestycje podzielić na przynajmniej 3 metody inwestycyjne. Same metody nie muszą się nawet różnić, ile właśnie ten próg bólu czy sposoby zarządzania pieniędzmi niech się różnią pomiędzy nimi. I teraz najbardziej zachowawcze środki środki, no nie mam tutaj dobrej nazwy, powiedzmy, że średnie i środki agresywne. I to powinno być tak podzielone, żeby środki średnie były inwestowane, nazwijmy to w sumie typowo, tutaj nie ma oczywiście żadnych wartości konkretnych, ale środki średnie powinny być inwestowane typowo, czyli z jakimś tam ryzykiem większym, no nie wiem, niż na przykład lokaty bankowe chociażby, ale z kolei nie z jakimś ryzykiem bardzo agresywnym. Natomiast część środków może być inwestowana właśnie w metody i sposoby zarządzania kapitałem agresywne. One dają wtedy bardzo dużo zarobić, ale jest duża szansa, że taki system również splajtuje. Dlatego ten system, przynajmniej ten, nie powinien powiększać swojego kapitału. Wkładamy w niego jakąś część kapitału, obojętne czy to będzie 10 tysięcy, 50 tysięcy, to wszystko zależy od indywidualnych możliwości oczywiście. I wszystko, co ten system zarobi, powinno być przerzucane od razu do średnich metod inwestycyjnych. Agresywne powinny sobie dalej zarabiać, ale w momencie, gdyby zbankrutowały metody agresywne, to co zarobiły, to już z nich wycofaliśmy. Dlatego mówię, że ten system nie powinien powiększać swojego kapitału, bo byśmy oczywiście bardzo dużo mogli mieć w nim środków, ale w razie jego bankructwa byśmy wszystkie te środki tracili. Mniej oczywiście
zarobimy, jeżeli będziemy z niego ciągle wypłacać zyski, jeśli nie będziemy powiększać kapitału, który inwestuje, ale zarobimy dalej sporo i będziemy te środki lokować w metodach bezpieczniejszych niż metody agresywne. Teraz co do kapitału średniego, to są środki, które mogą się powiększać, chociaż nie muszą, można określić również jakieś proporcje i na przykład część jest reinwestowane, po trochu ten kapitał się powiększa, średnio agresywny, ale część zysków to można sobie po prostu określić jakieś proporcje, nie wiem, 50 na 50 albo jakiekolwiek inne, a część środków jest w metody najmniej agresywne, najbardziej zachowawcze, nazwijmy to funduszowe, stworzymy sobie po prostu taki własny fundusz i wracając do tej metody, właśnie polecałbym coś takiego. Tutaj zrobić, może 10 to jest za mało, może zrobić na przykład 15, niech to będzie trochę powyżej, chociaż 10 to też by było powyżej. Powyżej lokat bankowych po prostu. Tutaj średnie to by było 30% właśnie, a metody agresywne to byłoby w tym momencie to 60 czy 70%, czyli dające bardzo dużo zarobić, natomiast w momencie, kiedy pójdzie coś nie tak, bankrutujące dość gwałtownie i wtedy po prostu albo ruszamy z tą samą metodą za jakiś czas, jak ona już wraca do łask, albo mamy w odwodzie jakieś inne metody, które też od razu włączamy, albo czekamy jakiś okres w ogóle nie inwestując agresywnie, czekając aż na inwestowanie agresywne z powrotem wróci dobry dla nas czas. W ten sposób proponuję podzielić swoje własne środki i tutaj właśnie są przykłady, jak możemy określić nasz próg bólu, czyli właśnie metody funduszowe, kiedy to możliwe cofnięcie jest prawie żadne, metody średnie, kiedy można powiedzieć, że jest typowe dla giełdy, powiedzmy, maksymalne cofnięcie kapitału i metody agresywne, gdzie przy 50-60%, gdyby to był cały nasz kapitał, to już byśmy byli naprawdę mocno, no nie wiem jak to powiedzieć, spoceni. Mocno dyskomfortowo byśmy się czuli. Te metody tak ostro inwestowane za mocno już przypominają inwestowanie w hazard. Więc dlatego właśnie mówię, że wydzielajmy na to pewne środki i wszystko, co zostanie zarobione, przenośmy natychmiast do metod spokojniejszych. Natomiast jak najbardziej to ma sens, jeżeli jesteśmy w stanie zrobić takie metody agresywne, dla po prostu zwiększenia naszego zarabiania. I teraz w przypadku, jeżeli określimy na przykład właśnie to 30%, to jest 30%, czyli mamy w tym momencie, tak jak mówiłem, ułamek, nie bierzemy tej wartości, tylko 0,3. Oznacza to, że w pojedynczy kontrakt przy maksymalnym dopuszczalnym obsunięciu 7000, na pojedynczy kontrakt rezerwujemy 23333 i tam jeszcze było 3 w okresie. No ale pomijam już to w tym momencie, tą wartość w okresie. Tyle złotych rezerwujemy na pojedynczy kontrakt i dopiero kiedy będziemy mieli kapitału 46 666 zł, możemy zacząć inwestować w dwa kontrakty, a do tego momentu zarabia dla nas wyłącznie jeden kontrakt. To samo dla 70% wyniesie 10 tysięcy na pojedynczy kontrakt. I tutaj od razu już widać właśnie tą różnicę. Przy 23333 byśmy inwestowali już w dwa kontrakty, a w momencie, kiedy tutaj będzie 2, to jest 46666, to
to tu już byśmy inwestowali w cztery kontrakty i już byśmy byli za połową zarobku w stronę kontraktu piątego. Dawid napisał, jakie proporcje kapitału zalecałbyś dla portfela zachowawczego, średniego i agresywnego. Prawdę mówiąc, to wszystko zależy od indywidualnych możliwości i preferencji. Na pewno ta część agresywna nie powinna być większa nawet od samej tej części, a co dopiero od całości. Myślę, że na początku największa powinna być część średnia, z tego względu, że giełdą zajmujemy się po to, żeby zarabiać jednak więcej niż to jest na funduszach czy na lokatach. To powinno wynikać z naszych możliwości zaryzykowania pewnych pieniędzy. To powinny już być takie pieniądze, które w momencie, kiedy byśmy nawet je stracili, to nas nie zaboli. Natomiast to niekoniecznie ta część średnia, niekoniecznie musi być jakaś gwałtownie powiększająca się. Możemy nawet większość zysków z tej części inwestować już zachowawczo, typowo funduszowo, po prostu niech się pomału, ale za to dużo bezpieczniej pomnażają. Ok, tyle teorii. Idziemy w takim razie z tą metodą do kodu. I to będzie to było 0,7 stałe ryzyko. Ok, czyli to będzie 0,8 w tym momencie. 0,8 stała jednostka kapitału. Zastosuję to do wykresu. Zamykam dotychczasowy. W sumie to nie wiem, czy nie powinienem z szóstki, z tego szablonu wydzielić. Chyba tak. Przepraszam, ale to jednak tylko nazwę z tego sobie zachowam. Wezmę szóstkę i to ją zapiszę jako siódemkę. Tak, nadpisać. Zastosuję to do wykresu, ponieważ nazwa jest dalej ta sama, to się na wykresie nic nie zmieniło. A mi broker myśli, że to jest dalej ten sam kod. OK. Mamy nasz kod i tutaj tak naprawdę musimy zmieniać tylko ile inwestować. Mamy naszą informację obliczaną, ile. I w zmiennej EQ mamy nasz aktualny kapitał. Czyli ile to jest nasz kapitał dzielone na to, ile możemy w jeden walor zainwestować. I na przykład tutaj sobie wezmę 6000. I to tak naprawdę jest wszystko. Ta liczba, że przeznaczamy na jeden walor 6000, nie wynika z naszych obliczeń w tym momencie, tylko wynika z wcześniejszych decyzji, z analizy naszego systemu na jednym kontrakcie. Tak jak pokazywałem, to maksymalne systemowe obsunięcie kapitału, 60 tysięcy napisałem, i dodatkowo możemy tą wartość troszeczkę powiększyć. Napisałem 6 tysięcy, mogłem napisać też 7 tysięcy, ponieważ akurat w przypadku moim to jest to najczęstsza kwota, którą muszę zarezerwować na jeden kontrakt. I tutaj znowu przypominam, tak jak i przy poprzedniej metodzie, żaden broker nie zagwarantuje nam rezerwacji tej kwoty fizycznie. Mamy te pieniądze wolne na rachunku, może nas nawet kusić ich użycie i to my musimy wiedzieć, że 6 tysięcy ma być na jeden walor w tym konkretnym portfelu, że tak powiem. To jeszcze na dodatek broker
nie podzieli właśnie na portfele. Jeszcze musimy w głowie czy w arkuszu kalkulacyjnym mieć podział naszych pieniędzy na poszczególne portfele. Wyznaczone jest ile i teraz jeszcze tylko patrzę, tu nie ustalamy w żaden sposób ile kapitału posiadamy, czyli to jest wszystko brane z okienka analizera. I ustawione mam tutaj w tym momencie 1 000 000 zł, czyli to na 6 000 spokojnie by wystarczyło, ale żeby to zademonstrować, to wezmę w tym momencie 10 000. OK. Current może być na mBanku. Nie odniosę się w tej chwili do wcześniejszych testów, bo takie bezpośrednie porównanie nie ma sensu. Będę jeszcze pokazywał, jak porównywać konkretne metody inwestycyjne w momencie, kiedy konkretne sposoby zarządzania kapitałem, w momencie, kiedy je wszystkie omówię. Bierzemy sobie w tym momencie backtest. Current all quotes. Jeszcze zerknę, czy tam na pewno jest wszystko, zwłaszcza stopy, czy są wszystkie powyłączane. Portfolio może być tak, jak jest. Proszę bardzo. A, na mBanku. O nie, coś za dużo. Na samym początku zdecydowało, że 2380 walorów możemy kupić. Coś jest w takim razie nieprawidłowo, bo z 10 000 moglibyśmy kupić jeden walor. W takim razie dodam mu na stałe instrukcję w tym momencie. Mam wrażenie w ogóle, że było zarządzanie, że była ilość na samym początku. To weźmiemy do edycji i to weźmiemy do edycji i to weźmiemy do edycji. Muszę zobaczyć w te wszystkie. Nie było tutaj. To widać, musiałem zapamiętać z innego kodu. OK, dodamy sobie w takim razie. Myślę, że zrobię to z paroma innymi instrukcjami również, a żeby ich nie pisać za długo, to ja wezmę sobie gotowiec w tym momencie. Na przykład z ustawień. OK. To są ustawienia dla akcji. A nie, tu jest set position size. OK. To z tego się wzięło. To muszę po prostu wyrzucić. Już mamy set position size w naszej pętli. Muszę jeszcze zerknąć w takim razie do kodu 7, czy nie ma tej zostawionej tej linijki. Być może o czymś opowiadałem, po prostu i tak została. Set position size mamy po każdej inwestycji od nowa ustanawiane. Wobec tego ostatnia inwestycja na całej historii w tym momencie to jest tutaj ta inwestycja, ustawia nam w set position size wartość ostateczną, można powiedzieć. OK. I tutaj też ustawiamy na tej świecy, analizuję chwilę ten szablon, co sam stworzyłem. I na świecy następnej, ponieważ możemy inwestować w naszym systemie albo na bieżącej świecy, albo na świecy właśnie następnej. OK. Idziemy w takim razie jeszcze raz z tym do analizera. O. I dokładnie jest to, co chciałem pokazać. Chociaż nie wiem, czy tutaj się zwiększyło
z jednego. Mieliśmy 10 tysięcy przy 6 tysiącach na jeden walor. W związku z tym jesteśmy cały czas w stanie inwestować w jeden walor. Tutaj widzę, jest profit w sumie ujemny, więc nie mogło wejść na dwa walory. Pokażę to w takim razie w drugą stronę. A mianowicie weźmiemy na początek 6000, może niech będzie początkowa inwestycja. Można to zmienić w okienku, ale można też ustawić na samym początku. To jest nasza, no, dla nas informacja, ile... nie, przepraszam, nie to. Set position size. Nie set position size. A może nie, może jednak pokażę, jak to ustawić w okienku. Trochę się zamotałem na moment. Ale nie zrobimy tego w kodzie jednak. Tutaj ustawię 30 tysięcy. Przy 6 tysiącach to by dało 5 walorów na początek. OK. I mamy 5 walorów. Następnie dalej nas stać na 5 walorów. O, widzę, że tutaj bardzo blisko zera cały czas idziemy. Co zyskamy, to stracimy. Cały czas nas stać na 5 walorów, musieliśmy troszeczkę zyskać, bo było bardzo na styk na te 5 walorów. Idealnie, wystarczy, żebyśmy od razu na dzień dobry stracili złotówkę, nawet jeden grosz, to by nas od tego momentu było stać tylko na jeden walor. Ale dochodzi jednak do takiego momentu, że stać nas na, nie na jeden, tylko na 4, na jeden mniej. Stać nas w pewnym momencie na 4 walory. Tutaj widzę po jakiejś serii większych obsunięć. I to jest właśnie metoda, ona akurat w tym momencie się nie sprawdza z tym systemem. Generalnie on, widzę, przynosi straty, bliskie zero, ale jednak straty. Ale to jest właśnie metoda, w której wyliczamy ilość walorów na jednostkę inwestycyjną. W momencie, kiedy to zastosuję wszystkie te metody, jeszcze do takiego sposobu, że ten stop jest zmienny, bo w tej chwili stop jest w stałej odległości i nie mamy takiego porównania w skutecznościach różnych metod, na przykład w metodzie ryzyka, którą pokazywałem na koniec poprzedniego webinaru. Gdyby w jednej inwestycji ten stop zaczynał się tutaj, a w drugiej inwestycji zaczynał się, no na przykład z tego pokażę, zaczynałby się tutaj, to tutaj byśmy zainwestowali znacznie mniej, tutaj znacznie więcej i te metody dawałyby czasami nawet diametralnie różne wyniki. Natomiast, tak jak pamiętam z poprzedniego webinaru, te wyniki były w sumie bardzo zbliżone, dlatego tą metodę jeszcze inną wyznaczania stopa pokażę i zastosuję na koniec, w momencie, kiedy opowiem o wszystkich sposobach zarządzania kapitałem. OK, mamy w takim razie zrobioną stałą jednostkę kapitału. Następną metodą w tym, co mi przysłał Dawid, jest, tutaj było coś, trzeba dzisiaj pominąć, a mianowicie metoda strategia stałego współczynnika. Strategię stałego współczynnika omówię za tydzień, ponieważ zakłada ona skalowanie pozycji. To jest jeszcze inny temat. Muszę pokazać, jak się skaluje pozycję i dopiero w momencie, kiedy ta pozycja będzie skalowana, jestem w stanie pokazać metodę zarządzania kapitałem do niej dostosowaną. Następną metodą jest strategia stałej liczby jednostek i to z tego, co mi wynika, też wymaga skalowania, więc ją dzisiaj też przeskakujemy
I następną już metodą jest strategia stałego ryzyka Williamsa, którą omówię właśnie teraz. Na czym polega metoda stałego ryzyka Williamsa? Podobna jest ona do stałego ryzyka, którą omawialiśmy na końcu poprzedniego webinaru, ale decyduje nie odległość do stop, tylko największa strata w historii. Mianowicie określamy sobie jakie możemy ponieść ryzyko kapitałowe, ryzyko, nie najlepiej mi coś idzie do pisania, a je możemy z wartości procentowej określić jako kapitał razy ryzyko procentowe, które jesteśmy w stanie ponieść w pojedynczej transakcji. I to ryzyko kapitałowe dzielimy przez największą stratę, czyli strata w pojedynczej transakcji. To też wyczytamy sobie z historii w momencie, kiedy wrzucimy nasz system w analizer. Wyczytamy sobie z historii, w momencie, kiedy oczywiście też inwestujemy na jednym kontrakcie, czy na jednym walorze po prostu, wyczytamy sobie maksymalną stratę, przy czym to jest również strata kwotowa maksymalna. I to nam określa bezpośrednio ilość walorów, które jesteśmy w stanie kupić. Na tym polega metoda stałego ryzyka Williamsa. Ona się różni od tego, co omawialiśmy poprzednio. Jeszcze do tamtego wrócę. Tam było ryzyko konkretnej transakcji, czyli znowu nie liczymy odległości do stopa, jaka w tym momencie jest, tylko interesuje nas historycznie z wielu strat, powiedzmy, tak to narysuję, jaka była największa do tej pory stracona kwota i takie coś podstawiamy w tym wzorze. I idziemy w takim razie znowu do naszego kodu. Otworzę znowu szablon. I zapiszę go. To powinna być 9. Stałe ryzyko Williamsa. Williamsa. Dobrze napisałem. Stałe ryzyko Williamsa. Zapisujemy to jako 9. Zastosuję to do wykresu. Poprzedni zamykam. I tak jak pokazywałem to na teorii przed chwilą na rysunku, ile możemy kupić, to jest nasze ryzyko kapitałowe, czyli ile posiadamy kapitału razy na przykład ile jesteśmy w stanie w pojedynczej transakcji maksymalnie stracić i na przykład niech to będzie wezmę tutaj z książki przykładowe liczby, że na przykład jesteśmy w stanie stracić 10% sumy, czyli 0,1 z kropką, a nie z przecinkiem. I to dzielimy na maksymalną stratę wynikającą z historii i niech to będzie na przykład 1543. Tyle potrafił stracić maksymalnie walor w momencie, kiedy badamy
jego krzywą kapitału bez zarządzania, czyli z tym pierwszym kodem. No tutaj jest 0,2. To było konkretnie z jednym walorem po prostu. Ok, zastosuję to do wykresu znowu. I mamy tu już zapisane. Nie mamy zapisane. A, bo mieliśmy nie zapisywać. Miałem tego nie zapisywać, to jest w okienku. Czyli przerzucam to do analizera. Wchodzimy w analizera i z 30 tysięcy możemy zainwestować 10%, czyli 3 tysiące i wynika z tego nasze ryzyko kapitałowe, które jesteśmy w stanie ponieść. Przeprowadzam backtest. Znowu coś. A, znowu została ta instrukcja. Od razu ją zmienię w takim razie w szablonie. O, tego nie powinno być. To zapiszę i zamknę. I tutaj jest to samo. Ta instrukcja zmienia całkowicie wyniki. W sumie te wyniki, te obliczenia wcześniejsze nie mają sensu, bo i tak jest na siłę ustawiana inna liczba. To jest to 9 ryzyko Williamsa. Dobrze. Mamy 30 tysięcy inwestowane, 3 tysiące inwestowane w transakcje, bo 10% z 30 tysięcy, a w pojedynczej transakcji zdarzało się stracić najwięcej 1543, wobec tego możemy kupić tylko jeden walor. Jeżeli pojedyncza transakcja traciłaby, mamy tutaj 3300, niecałe 300, wezmę 290 zł. W momencie, kiedy tyle potrafiła stracić najwięcej jedna transakcja, to tych walorów na początku oczywiście od razu byłoby 10. Tutaj widzę, cały czas się zachowuje bardzo stabilnie. No zresztą metoda jest dalej ta sama i walor jest dalej ten sam. Nie pamiętam, prawdę mówiąc, na czym przeprowadzałem testy tydzień temu. Mógł się sam walor zmienić, bo ten mi broker był do innych celów też używany, ale to nie o to chodzi w tym momencie. Tak jak powiedziałem, porównanie wyników to będzie dopiero na sam koniec, kiedy już przedstawię wszystkie metody i w ogóle na jakiej podstawie wybierać, która metoda jest najlepsza. Tylko pokazuję samą zasadę. Kiedy mamy nasze obsunięcie określane, ono nam wyznacza, w ile walorów jesteśmy w stanie w tym momencie zainwestować. Ok, i w takim razie idziemy do kolejnej metody, to już będzie 10. Może tutaj jeszcze też od razu, póki pamiętam, bo tutaj też prawdopodobnie tak tę instrukcję trzeba zakomentować. Kolejną metodą, o której opowiem jeszcze w tej chwili, jest, no w zasadzie opowiem o dwóch, ale o jednej tylko wspomnę, nie będziemy pisać do niej kodu, a mianowicie strategia stałej części procentowej. Podobna jest ona do metody stałego ryzyka, tej omawianej znowu na koniec poprzedniego webinaru, i to tym bardziej, tym razem naprawdę niesamowicie podobna, czyli w momencie, kiedy inwestujemy w jeden walor wyłącznie, te metody są identyczne. Czym one się różnią? Tam określaliśmy nasz procent w stosunku do kapitału, który posiadamy na tą inwestycję. Procent, który możemy stracić w stosunku do kapitału, który posiadamy na tą konkretną inwestycję, a w metodzie stałej części procentowej ten procent dotyczy całego posiadanego kapitału, czyli tak naprawdę to ma sens w odniesieniu dopiero do inwestowania w wiele walorów. Tam mieliśmy na przykład, mamy na przykład 100 tysięcy, inwestujemy w 10 walorów, będę o takich równych liczbach mówił, czyli możemy w każdy walor zainwestować 10 tysięcy. I tam nasz procent maksymalnej straty dotyczył tych 10 tysięcy, a w tej metodzie stałej części procentowej procent maksymalnej straty w inwestycji w walor będzie dotyczył 100
tysięcy, nie 10. To jest jedyna zmiana w strategii stałej części procentowej, dlatego nie będę jej kodował w żaden sposób i od razu przejdziemy do kolejnej metody, już ostatniej tutaj z tej książki, a mianowicie do metody, za mocno przerzuciłem, nie mam nazwy, do metody strategia stałej zmienności. I to jest metoda, która wnosi coś nowego, dlatego od razu ją zapisujemy. Nie pomijam jej w tym momencie, tylko od razu ją zapisujemy. Biorę ten kod do edycji i zapisuję go jako 10. Jak tam pisałem? Stała zmienność. OK. Zastosuję to do wykresu, ale muszę najpierw mieć wykres. Zastosuję to do wykresu. Poprzedni zamykam. I czym ta metoda się charakteryzuje? Po pierwsze, musimy wyznaczyć zmienność naszego rynku. Zmienność wyznaczamy najczęściej za pomocą wskaźnika True Range, czyli TR, potraktowanego średnią, czyli Average True Range ATR. Takie coś mamy w AmiBrokerze, nawet w standardowych ustawieniach. To byłoby w indicators ATR. I zrobię sobie jakiś ciemniejszy kolor. OK. Mamy współczynnik ATR, w tym momencie 15-okresowy, akurat książka poleca 10, 20 lub 30, ale to może być potraktowane bardzo luźnie i nawet to z opisu tutaj wynika, że to może być potraktowane bardzo luźnie, ale również z mojego doświadczenia wynika, że to może być bardzo luźnie potraktowane, a mianowicie to 10, 20 i 30 zawiera przecież w sobie 15, a poza tym, w zależności od typu inwestycji, może to być brane z interwału dziennego, może to być brane z interwału tygodniowego, albo nawet z miesięcznego. Z miesięcznego 10 okres to wynosi prawie rok bez dwóch miesięcy, a z dziennego nawet 30 to wynosi niecały miesiąc. No to w lutym wynosi ponad miesiąc. To znaczy w sumie wynosi zawsze ponad miesiąc, bo to jest świeczek tyle, a nie tyle dni, nie tyle dat. Ale to po to o tym mówię, żeby pokazać, że nawet długi okres może oznaczać krótki okres, tak naprawdę. Jeżeli wiesz, o co mi chodzi, bo trochę to powiedziałem w pewnym uproszczeniu. Mamy nasz ATR, który jest wartością procentową zmiany. Ten ATR jest liczony w stosunku do poprzedniej świeczki, o ile pamiętam, zamknięcie do otwarcia, chyba maksimum do otwarcia, minimum do otwarcia, ale mogłem coś pomylić. Nie pamiętam teraz konkretnie wzoru na ATR. Na pewno są trzy rzeczy brane pod uwagę i jedna z nich jest wybierana na każdej kolejnej świeczce. I żeby mieć go w konkretnej kwocie, tutaj wejdę sobie na moment, to musimy ten współczynnik ATR pomnożyć przez naszą aktualną cenę. Jeżeli to zapiszę, oczywiście przez 100, bo to jest w procentach. Coś mi były za duże liczby. O. I tu mamy w tym momencie zmienność rynku w kwocie, a nie w procentach. Na przykład w tym miejscu zmienność wynosiła 53. O, a czemu się tutaj nie zmienia?
Dobrze, ten na końcu się nie zmienia, tylko tutaj się zmienia. W tym miejscu wynosiła zmienność 58 zł, w tym miejscu wynosiła zmienność 43 zł. Oczywiście ta 15-okresowa średnia z interwału naszego podstawowego, czyli w tym momencie z daily. Idziemy do naszego kodu i przede wszystkim właśnie w nim policzymy zmienność. Czyli może tutaj. Mój ATR, tak go nazwę, równa się ATR na przykład, i tu jest oczywiście właśnie pytanie, ile okresowe, i pokażę tutaj przypadek bardziej skomplikowany, czyli jesteśmy na interwale dziennym, ale na zmienność patrzymy z 10 tygodniowych okresów. Czyli mamy ATR z 10 okresów, ale musimy powiadomić AmiBrokera, że ten fragment jest brany z innego interwału czasowego. Czyli time frame set. Wchodzimy w interwał tygodniowy. Tygodniowy, chyba dobrze powiedziałem, ale miałem na myśli tygodniowy. Następnie z niego wychodzimy. Time frame restore. I teraz musimy go rozkompresować, że tak powiem, bo AmiBroker tego automatycznie nie zrobi. Nawet w tym miejscu ta zmienna jest cały czas w interwale tygodniowym, pomimo że wszystko inne już jest w interwale z powrotem dziennym. Wszystko automatyczne w AmiBrokerze, czyli na przykład open, high, low, close, już jest z powrotem w interwale dziennym, ale on nie dotyka zmiennych obliczanych przez nas, nie wie co z nimi zrobić. Przecież musimy zadecydować co z nimi zrobić sami. Wobec tego ekspandujemy go z powrotem na interwał dzienny. To jest mój ATR. Tutaj używam tej samej nazwy zmiennej, po prostu tą z wartością tygodniową bierzemy do naszych obliczeń i podstawiamy z powrotem do naszej zmiennej. Tracimy jak gdyby tą zmienną w wartości tygodniowej. Interesuje nas już tylko dzienna, przetworzona z tej tygodniowej. I teraz tutaj następnym parametrem był rodzaj interwału i potem rodzaj expandu. Przenosimy to z interwału in weekly, czyli tygodniowego, i expand nie jest może tutaj czas na opowiadanie o tych rodzajach expandów first, last, point. Opowiadam na przykład o tym na szkoleniach, ale to zajmuje troszeczkę więcej czasu. Natomiast expand first powoduje, że mamy tą informację od samego początku, a w takim razie, żeby nie było sięgania po dane przyszłe na historii, od na przykład tygodniowy interwał z całego tego tygodnia, jesteśmy już po pierwszym dniu tego tygodnia, ale na historii znalibyśmy również z całego tego tygodnia, tygodniowego interwału, również dane wtorku, środy, czwartku, piątku. A w tym momencie pełne świeczki tygodniowe znamy wyłącznie z poprzedniego tygodnia. Dlatego powinniśmy tutaj cofnąć się o jeden do poprzedniego tygodnia. Tu się cofamy do poprzedniego tygodnia i tutaj jest informacja, że znamy go od początku tygodnia. Expand first. First to jest właśnie pierwszy, czyli od pierwszej świeczki w danym tygodniu wiemy, jaki był ATR 10 tygodniowy zakończony na poprzednim tygodniu całym. I w tym momencie mamy już nasz mój ATR z 10 tygodni. To sobie zamknę. I jeszcze pomnożymy go, możemy go już pomnożyć przez bieżącą cenę. On się będzie lekko różnił codziennie, ponieważ nasza cena waloru będzie się lekko różniła. I teraz, żebyśmy to sobie zobaczyli, to
narysujemy go. Plot mój ATR. Widzę, że Arek coś napisał, zaraz to przeczytam i odpowiem, tylko chcę, żeby już była na ekranie linia. Może odwrotnie, ATR tygodniowy. Kolor nie mamy, na przykład tutaj fioletowego. I styl liniowy niech będzie. Och, zapomniałem znowu o tym przez 100. Dlatego wykres został zepchnięty przez 100. Teraz już ta linia powinna być widoczna razem z wykresem. Ona oczywiście go troszeczkę odpycha, ale mamy w tym momencie już pokazane konkretne wartości. Tutaj mamy te 50, te co klikałem przed chwilą i pokazywałem w tym osobnym okienku. Te wartości zmienności rosną, im oczywiście zmienność rynku rośnie, ale im również rośnie, im bardziej rośnie cena waloru, te wartości zmienności rosną. Zauważ, że tutaj jesteśmy cały czas w przedziale już tym, można powiedzieć, górnym, a wartość zmienności w tym miejscu mamy najwyższą. To wynika z tego, że był tutaj taki ruch. Nawet nie to, co zaznaczyłem, ale najbardziej na zmienność wpłynął ten ruch w tym momencie. On wywindował nasz wykres w górę i potem, kiedy ten rynek wchodzi w konsolidację, ta zmienność siada. Arek napisał, a na kontrakcie zmienność w złotych to podobnie modyfikować kod ATR? To znaczy tak, na kontrakcie nie modyfikowałbym tego w złotówkach, ponieważ wykres kontraktu jest w przeliczniku, to ATR powinien być również w przeliczniku. Niech to będzie w tych samych po prostu jednostkach. No, możemy pójść sobie na WIG20 na przykład. O, tu jeszcze bardziej ta zmienność szaleje. Widać, że jak wykres rusza, to zmienność bardzo rośnie. I tutaj mamy wartość 2451. To w samym inwestowaniu powinno być przełożenie na złotówki, ale wartość kontraktu i wartość jego zmienności powinna być w tych samych jednostkach. Kiedy mamy tutaj przelicznik, to i tutaj powinien być ten sam przelicznik, czyli ta zmienność powinna być liczona konkretnie z tej wartości kontraktu, którą mamy na wykresie. Teraz wrócę do mBanku i usunę te wszystkie linie, które dodałem. OK, czyli mamy już określoną zmienność. Jeszcze chcę pokazać, może to nie widać, bo jest przez close, mnożony przez close konkretnej świeczki, dlatego potrafi się każdego dnia na innej wartości ustawiać, ale generalnie rzecz biorąc, gdyby to była stała wartość tygodniowa, na przykład gdybyśmy sobie wzięli zamknięcie całego tygodnia, tygodniowy close równa się close, chodzi o to, że zapamiętujemy go w jakiej zmiennej. Oczywiście znowu to samo, co mówiłem przy samym ATR-ze, że to dotyczy poprzedniego tygodnia, znamy jego close. W trakcie obecnego tygodnia nie znamy, jak się zamknie ten tydzień, tylko wiemy, jak się zamknął poprzedni tydzień. I robimy to samo, czyli w close in weekly and expand first, oczywiście bez tych obliczeń już dodatkowych. Dobrze, to powinno być najpierw, bo to close jest od razu tutaj używane. W momencie, kiedy to zastosuję, to nasz wykres zmienia się raz na tydzień.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zmiana. I cały tydzień. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I potem z następny tydzień. Raz, dwa, trzy, cztery. To był akurat jakiś krótszy tydzień. I zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy ewidentnie wartość w tym momencie ATR-a wyliczaną tygodniowo i wartość CLOS również wyliczaną tygodniowo. Przez cały tydzień ta wartość nie ma prawa się zmienić. To akurat tak pokazałem. Możesz użyć albo tygodniowego CLOS-a, albo bieżącego CLOS-a. Wystarczy to W tutaj usunąć. Zostawię to jako drugą możliwość. I wtedy oczywiście nie potrzebujemy obliczać CLOS-a tygodniowego. Na pewno kota mi brokera będzie się wykonywał troszeczkę szybciej, ale myślę, że przy takim czymś to akurat nie będzie miało wpływu specjalnie na wydajność. Chyba żebyśmy robili potem jakąś optymalizację, która ma trwać 2 dni, to może się okazać, że zamiast 2 dni trwa 2 dni i 2 godziny przy zastosowaniu tego tygodniowego CLOS-a. Chociaż nie wiem oczywiście, jakie byłyby proporcje. Ok. I znowu idziemy w tym momencie do metody z powrotem strategii stałej zmienności, która mówi nam, chyba o tym jeszcze nie opowiadałem, na czym ta strategia polega, tylko zacząłem od ATR-a i cały czas pokazywałem w tej chwili ATR-a. Mamy już tego ATR-a. Ustalamy pewną granicę zmienności w stosunku do naszego kapitału. Mamy na przykład 10 tysięcy, tam chyba tyle ustawiłem w okienku, z tego co pamiętam, i określamy granicę zmienności na 2%. To będzie akurat troszeczkę mało. Powiedzmy, że tutaj wezmę na przykładzie 5%, to byłoby 500 zł, to dalej troszeczkę mało. To zmienię tam na 100 tysięcy w takim razie. I określamy 2%. Zostanę jednak przy tym. O, może jeszcze raz po prostu zamiast kreślić, to jeszcze raz na czysto to napiszę. Mamy 100 tysięcy. O kurczę, spojrzałem na zegarek. Nie sądziłem, że to tyle aż trwa. Mamy 100 tysięcy. Już za chwilę czego kończę. Mamy 100 tysięcy i określamy naszą maksymalną zmienność na 2%. I teraz, na czym polega ta strategia? Liczba kontraktów to jest nasz stały procent, czyli 2% razy w tym momencie 100 tysięcy przez zmienność rynku, czyli przez nasz MOI ATR w tym momencie. Im wyższy jest ten, im wyższa jest zmienność rynku, tym mniej możemy zainwestować. Im niższa jest zmienność rynku, tym więcej w tym momencie możemy zainwestować i zawsze jest to określane, żeby ta zmienność razy ilość walorów, w które zainwestujemy, nie przekraczała tych 2%. Wobec tego nasze ile, żebym nie zapomniał zmienić w tym okienku, to od razu to zmienię. Tu mamy, a tu było 30 tysięcy, 100 tysięcy, ok. Dobrze, to jest dobrze. Nie przeprowadzałem, że jeszcze backtestu. I nasze 2%, czyli 0,02 razy posiadany kapitał dzielone na aktualną zmienność, czyli mój ATR, po to on już był właśnie przeliczany na konkretną kwotę, a nie na procent,
żeby to można było do tego wzoru zastosować. No, znaczy w sumie z procentu też można by było zastosować, ale tak jest bardziej zrozumiałe, skąd ta liczba się bierze. I w momencie, kiedy wyślę to do analizera, o, jest gdzieś błąd. A, moja TR oczywiście w tym konkretnym miejscu. Wysyłam to do analizera. Kurczę, czemu ja napisałem tą nazwę? Dobrze, stała zmienność. Tak się ta metoda nazywała. Coś mi się przez moment pomyliło. Stała zmienność. Myślałem, że w nazwie jest ATR, ale przecież nie. To ATR, z ATR-u można wyliczyć zmienność. To wysyłamy do analizera i przeprowadzam w tym momencie backtest. I mamy 100 tysięcy przy cenie 33. No, w tym momencie trzeba by zobaczyć, ile wynosiła konkretnie ta zmienność, ale przy cenie 33 ze 100 tysięcy 2% to jest 1% to jest 10 tysięcy, to jest 1000 zł, czyli 2000 to jest 2%, to jaka by ta zmienność nie była, to jesteśmy w stanie z 2000 33 dużo razy zainwestować. Wezmę sobie kalkulator, żeby się upewnić, czy to jest w porządku. 1,674 razy 33. Nie, to jest za dużo zdecydowanie, chyba że tam liczbę 0 pomyliłem. 100 tysięcy to nie powinno być w takim razie 1674. Przez mój ATR 100 tysięcy jest początkowa nasza inwestycja razy 2% dzielone przez mój ATR w tym miejscu. Muszę iść do wykresu 94, 8, 8. Włączę datę 93, 94, 8, 8, ok, wartość 32,87. I mamy 1,19 zmienność. Jeszcze raz włączę kalkulator. Mamy 100 tysięcy razy 0,02, czyli 2000 możemy zainwestować, dzielone na 1. Dziewiętnaście, 1680, 1674. No tutaj nie wiem, czy dokładnie, czy z sejfie, czy z następne powinienem liczyć. Stąd może być ta drobna różnica, ale tu wychodzi, że dobrze. Tak, do ok, dobrze. Nie to chciałem policzyć. Z tej metody jednak wynika, że dobra ilość została zainwestowana. Nie uzyskałem dokładnie tej liczby, ale też i nasza cena nie była dokładnie taka. Tu jest cena 33. Ale cena to była close. 33. Dokładnie w tym miejscu jest 33. To ja nie wiem, jak ja spojrzałem. Na jakąś inną cenę spojrzałem, ale w takim razie 33, dokładnie jest cena wejścia 33, czyli jednak dobrze jest liczone z tego wzoru. Inwestujemy na początku 1674 walory i tutaj w miarę jak się, albo jak tracimy kapitał, albo jak zmienność się zmienia, to bardzo się zmienia liczba walorów
w które inwestujemy. Ta sama metoda, zauważę, ta sama metoda na tym samym walorze i nagle z metody, która była koło zera, na lekkim minusie, na przykład przy poprzednich metodach zarządzania kapitałem, nawet przy takiej metodzie, ten zysk może być całkowicie inny przy obsunięciu kapitału, oczywiście też sporo większym. Tam też było koło zera to obsunięcie kapitału. Zysk był koło zera, lekko poniżej, ale obsunięcie kapitału też było koło zera, z tego co pamiętam. To są wszystkie metody, które chciałem pokazać, dotyczące wchodzenia i wychodzenia z rynku bez skalowania.